Dzień dobry, witam Państwa, Agnieszka Stachurska w programie Twarzą w Twarz. Moimi gośćmi są dzisiaj Tomasz Kominek, płocki radny, przewodniczący klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oczywiście. Dzień dobry, pani redaktor, zarówno płockiego, jak i polskiego, także jest okej. Dokładnie. Oraz Bartosz Leszczyński, przewodniczący płockiego Koła Nowoczesnej. Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tematem dzisiejszej rozmowy są między innymi postulaty Nowoczesnej dotyczące zlikwidowania Straży Miejskiej w Płocku. Pani przewodniczący, zwracam się do Bartosza Leszczyńskiego. Podczas ostatniej konferencji prasowej Nowoczesnej przedstawiliście wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców. I zgodnie z nimi 66% badanych mieszkańców jest na nie dla Straży Miejskiej w Płocku. Tutaj przypomnijmy słuchaczom, że Płocka Straż Miejska istnieje od 1996 roku, a powstała w celu wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego wynikającego z ustaw i przepisów gminnych. Zakres ich działań określa ustawa, która rok później została dopiero stworzona, w 1997 roku. Jest to ustawa o strażach gminnych, która mówi, że do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa, umundurowana formacja, straż gminna, zwana strażą, oraz że straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. I zgodnie z tą ustawą do zadań straży należy w szczególności, tutaj wymienię tylko kilka z tych zadań, ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, informowanie społeczności lokalnej o stanie rodzajach zagrożeń, czy też konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Dlaczego sądzicie, że Straż Miejska w Płocku nie spełnia tych zadań? Zacznę od tego, że gdy robiliśmy tę ankietę, gdy zadawaliśmy to pytanie, to wiedzieliśmy, że to jest temat trochę tabu, że każdy mówi o Straży Miejskiej, o tym, że w tej chwili, w tych realiach, które są, ta Straż Miejska już nie spełnia tych wymogów, które były wcześniej. I tak się okazało, że 66% mieszkańców mówi, że w tej chwili Straż Miejska nie jest potrzebna, gdyż dubluje się z ochroną, z firmami ochroniarskimi. Dubluje się także, dublują niektóre rzeczy, które może wykonywać policja. I my, jako Nowoczesna, jesteśmy za zlikwidowaniem Straży Miejskiej i przesunięciem tych pracowników, tych samochodów w inne miejsca. Stworzenie takiego wydziału w Urzędzie Miasta ekologicznego, można powiedzieć, który by się zajmował tymi zanieczyszczeniami, które są na terenie miasta, a rzeczy związane z ochroną mogą robić firmy ochroniarskie. Nie potrzeba do tego Straży Miejskiej. A wydaje mi się, że ci ludzie bez tych mundurów byliby bardziej nieprzyjaźnie postrzegani przez mieszkańców i wizerunkowo wyglądałoby to lepiej. W wielu miastach ta Straż Miejska została w przeszłości zlikwidowana i z tego, co wiem, nie narzekają mieszkańcy na braki Straży Miejskiej. Panie radny, no zgodnie z tą ustawą to właśnie Rada Miasta ma takie kompetencje, żeby odwołać Straż Miejską, oczywiście po zasięgnięciu opinii u komendanta policji. Czy pan jako radny zagłosowałby za odwołaniem Płockiej Straży Miejskiej? Pani redaktor, drogi przewodniczący, szanowni państwo, temat likwidacji Straży Miejskiej w moim przekonaniu wraca bardzo często, a co najmniej co 4 lata przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Dziś również jestem tego przekonania, że ten temat wrócił bądź wróci tylko i wyłącznie z tych powodów właśnie politycznych. Dlaczego tak sądzę? Ano dlatego, że jeżeli byśmy zagłębili się tak naprawdę w pracę Straży Miejskiej, to okazałoby się, że tak naprawdę są oni potrzebni. I dlatego za chwilkę o tym powiem. Po pierwsze,
Uczestniczą bardzo aktywnie w różnych akcjach społecznych, edukacyjnych, informacyjnych. Mam tu na myśli oczywiście ukochanego przez płockie dzieci, ukochanego przez płocką młodzież Lwa Honorka, czyli strażnika miejskiego Bartka oraz ciocię Agnieszkę, którzy to robią wspaniałą, naprawdę wspaniałą robotę. I powiem uczciwie, że uczestniczę z nimi w jednej akcji i są oni bardzo dobrze postrzegani właśnie przez młodzież, jak i dorosłych tak naprawdę nauczycieli. I przede wszystkim trafiamy teraz z pewną akcją do tych samych dzieci, do których oni trafiali już wcześniej, czyli w przedszkolach. I powiem szczerze, że te dzieci naprawdę posiadają bardzo dużą wiedzę i to dzięki komu? Właśnie dzięki Straży Miejskiej. Kolejną rzeczą przemawiającą za tym, żeby nie likwidować tej Straży Miejskiej, jest to, że ta Straż Miejska tak naprawdę jest odpowiedzialna za dowóz wszystkich tych osób, w szczególności pewnie panów, którzy trafiają do pewnego zakładu na ulicę Medyczną. Ostatnio byłem tak naprawdę, w pewien sposób uczestniczyłem w 25-leciu Straży Miejskiej w Płocku, bo Straż Miejska w Płocku funkcjonuje od 1992 roku. Oczywiście przy tych zmianach, które pani redaktor była łaskawa omówić. Natomiast na tym 25-leciu dowiedziałem się jednej ciekawej rzeczy. Jest to dziwna wiadomość tak naprawdę. To znaczy rocznie Straż Miejska doprowadza do tego zakładu na ulicy Medycznej 4000 osób. 4000 osób. Możemy sobie oczywiście podzielić to i wywnioskować, ile razy dziennie oni doprowadzają tych delikwentów właśnie na ulicę Medyczną. I teraz oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no ale przecież to może robić policja, a nie musi tego robić Straż Miejska. Oczywiście, tylko wtedy policja nie zajmowałaby się tym, do czego tak naprawdę została powołana, tylko do eskorty tych ludzi właśnie do tego najdroższego w Płocku hotelu. Więc tu Straż Miejska jest potrzebna po raz drugi. Trzeci argument, który przytoczę, no to jest jednak pilnowanie tej zieleni. No tu się zgadzam, że ta Straż Miejska w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości powinna powołać tak zwaną ekostraż, czyli straż, która winna zajmować się tym, kto czym i po co pali, a czego nie pali, chociażby w tych paleniskach czy w źródłach ogrzewania. Natomiast na dziś, no też czuwa nad tym, żeby nasze płockie chodniki czy skwery zieleni nie były w pewien sposób, no, brudne, powiedzmy, psimi odchodami i to jest też ta pożyteczna działalność Straży Miejskiej. Ponadto chciałem powiedzieć, że oczywiście ona się kojarzy, ale tylko w małej części moim zdaniem, z ochroną, bo Urząd Miasta skorzystał z tej możliwości i po prostu Straż Miejska jest na dole w Urzędzie Miasta i tam, ja nie powiedziałbym, że ochrania ludzi. W bardzo odpowiedni sposób kierunkuje ludzi, czyli kierunkuje ludzi, którzy zgłaszają się do urzędu, pomaga tym ludziom dotrzeć do naszego trudnego urzędu miasta, trudnego przez rozbudowany układ różnych korytarzy i pokoi, więc ci ludzie są tak naprawdę bardziej poinformowani niż ci, którzy wcześniej ochraniali ten urząd, więc to odbieram to jako oczywiście pozytyw. No i niejednokrotnie, proszę zwrócić uwagę, patroluje też Straż Miejska razem z policją osiedla i też się tak naprawdę przydaje, bo na pewno lepszy patrol jest ze strażnika miejskiego i z policjanta niż z samego policjanta, czyli to jest kolejny argument. Następny argument, który przemawia za nielikwidowaniem Straży Miejskiej, to oczywiście jest to, że chociażby, proszę zwrócić uwagę, wszędzie tam, gdzie są różnego rodzaju akcje społeczne, festyny, akcje integracyjne, różne obchody, różne spotkania, chociażby radosiedli, Straż Miejska zawsze aktywnie uczestniczy w tych spotkaniach i naprawdę patroluje i przydaje się tym osiedlom, więc o tym mówię. Nie wiem, czy rozsądnym byłoby przeobrażenie Straż Miejską w inny twór, czy w inny oddział, czy w inny departament, bo nie wiem, czy wtedy nie uzyskalibyśmy tylko zmiany po prostu nazewnictwa Straży Miejskiej, a ponadto też pragnę przypomnieć, że ci ludzie, którzy tam pracują, naprawdę bardzo sumiennie i dobrze wykonują swoje obowiązki niejednokrotnie. Niejednokrotnie. I oczywiście są to też pracownicy Urzędu Miasta, a myślę, że w interesie nas wszystkich jest oczywiście ochrona tych miejsc pracy, które daje zwyczajnie chleb po prostu w każdym z tych domów. I dlatego ja nie chciałbym wchodzić w te dyskusje mające na celu debatowanie nad tym, czy Straż Miejska jest do likwidacji, czy nie. Ja wydaje mi się, że przekazałem te argumenty, te fakty, które świadczą o tym, że Straż Miejska jest potrzebna w tym mieście. A co pan? Chciałbym się ustosunkować do
przepraszam, tych punktów. Po pierwsze, Lew Honorek, nikt nie mówi o likwidowaniu Lwa Honorka, który rzeczywiście robi super robotę. To jest nieodłączny element już Płocka z herbem Płocka, więc w naturalny sposób mógłby on dalej uczestniczyć i uświadamiać dzieci, będąc pracownikiem Urzędu Miasta w takim przebraniu. Drugim punktem było odwożenie tych panów w stanie wskazującym do pewnego miejsca. Wielokrotnie zauważyłem, że oprócz Straży Miejskiej przyjeżdża na miejsce karetka pogotowia i niejednokrotnie ci delikwenci są odwożeni karetką pogotowia pierw do szpitala na badanie, a później odprowadzani do Izby Wytrzeźwień, więc nie do końca to tak wygląda. Z eko-patrolem czy z eko, tu się zgodzę w 100%, i to jest nasz też pomysł, który mógłby się sprawdzić, a uważam, że tu podchodziłbym do sprawy wizerunkowo, bo ten wizerunek Straży Miejskiej od wielu lat był nadszarpnięty wieloma programami też telewizyjnymi na różnych kanałach, gdzie kilka lat temu strażnicy miejscy mieli zupełnie inną rolę i pełnili tą rolę w niektórych miejscach w Polsce bardzo skrupulatnie, uprzykrzając życie kierowcom. I w tej chwili ten oddział, ten Wydział Urzędu Miasta Straży Miejskiej powinien być wchłonięty do Urzędu Miasta. Część sprzętu mogłaby być przekazana do łapania bezdomnych psów i kotów do schroniska dla zwierząt i tam te pieniądze też powinny w naturalny sposób trafić. A wizerunek by był moim zdaniem poprawiony i efekt by był ten sam. Jeszcze chce pan coś? Panie przewodniczący, ja podałem fakt. Straż Miejska odwozi rocznie do Izby Wytrzeźwień 4000 osób. Ja nie wiem, mogę oczywiście to ustalić, w ilu dodatkowych przypadkach uczestniczy pogotowie. Natomiast to, o czym powiedziałem, to jest fakt. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Lew Honorek jest strażnikiem miejskim i jest z tego dumny, z tego, co mi wiadomo, więc przy likwidacji Lwa Honorka tracimy jego jednostkę. Honorek będzie Lwem Honorkiem zawsze. No to chcemy zlikwidować Straż Miejską, ale chcielibyśmy, żeby ci ludzie dalej pracowali. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. Straż Miejska jest jednostką Urzędu Miasta, jakby przełożonym oczywiście wszystkich strażników, oprócz komendanta, jest pan prezydent. Więc nie wiem, czy, bo tak zrozumiałem, że ta likwidacja miałaby na celu tylko zmianę jakby w pewien sposób departamentu, wydziału, oddziału czy referatu. Więc de facto mówi pan o likwidacji, ale mówi pan o zagospodarowaniu tych wszystkich osób, więc to jest tylko, no, w moim przekonaniu, działanie mające na celu zmienić tylko i wyłącznie nazewnictwo danej jednostki. W moim przekonaniu to nic nie wnosi. A co pan powie na temat kosztów Straży Miejskiej? Bo o ile te wydatki bezpośrednie faktycznie nie są zbyt wysokie, bo to jest niecałe 200 tysięcy złotych, no to jednak Straż Miejska liczy 90 prawie pracowników, teraz szuka kolejnych, i ich koszty utrzymania roczne to jest ponad 5,5 miliona złotych. Czy może nie lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na przykład na dodatkowe etaty w policji? Pani redaktor, policja jest jakby jednostką niezależną od samorządu każdego miasta, w tym przypadku oczywiście również od samorządu miasta Płocka. Ponadto pragnę podkreślić, że policja naprawdę w moim przekonaniu powinna zajmować się chociażby tym, czym powiedziałem, czyli ściganiem przestępców, zajmowaniem się tymi kradzieżami i tym procederem przestępczym, a nie odwożeniem delikwentów na ten oddział na Myjkę. Oczywiście to samo można by było powiedzieć o każdej jednostce, która jest w Urzędzie Miasta. Możemy likwidować spółki, możemy likwidować dane jednostki, tylko pytanie, kto wtedy przejmie te kompetencje i kto wtedy tym wszystkim będzie się zajmował. Prawda jest taka, że generalnie społeczeństwo postrzega osoby, które są związane z każdym urzędem. Ja już nie mówię z urzędem naszym miasta Płocka, czy z wieloma urzędami, jako czasami ludzie, którzy nie do końca są potrzebni. Natomiast sytuacja się zmienia, jak ci ludzie zaznajomią się z pewną problematyką, z pewnymi zadaniami, które są z mocy ustawy nadawane do danego obszaru. Więc możemy oczywiście rozmawiać o likwidacji wszystkich jednostek, jeszcze raz powtórzę, tylko pytanie, kto tym będzie się zajmował?
No właśnie, tutaj jest ważne pytanie, panie przewodniczący. Mimo wszystko jednak Straż Miejska bardzo odciąża policję. To chyba nie jest rzecz, z którą możemy dyskutować. Co jak zlikwidujemy Straż Miejską? Czy w jakiś sposób Nowoczesna myśli o tym, żeby policję wesprzeć? Ja sądzę, że nie tyle odciąża policję, co wyręcza w pewien sposób firmy ochroniarskie, które równie dobrze mogłyby dać sobie z tym radę. Jedyną kwestią teraz, która jest też faktem, że odciążanie policji polega na przewożeniu tych osób do Izby Wytrzeźwień. W sposób naturalny wydaje mi się, że policja mogłaby te obowiązki przejąć, a Urząd Miasta i Radni Urzędu Miasta mogliby w pewien sposób te środki finansowe przekazać na nowe radiowozy lub inne potrzebne rzeczy do jednostki policji. Możemy więc chyba uznać, że panowie się w tej kwestii nie zgodzicie. Więc może jednak przejdźmy Ale możemy uznać, że będziemy rozsądnie w tym temacie dyskutować. Oczywiście. To na pewno. Możemy więc przejść do kolejnego tematu, również z ostatniej konferencji Nowoczesnej. Z tego badania ankietowego wynika, że 71% badanych mieszkańców jest przeciwnych powstaniu nowej galerii handlowej w Płocku. I podczas konferencji mówił pan, że zamiast zgadzać się na powstawanie nowych galerii handlowych w Płocku, które jak wiemy też częściowo już stoją puste, powinniśmy bardziej zainteresować się opustoszałą Starówką i ulicą Tumską i Grodzką, na której wiemy dobrze, że przedsiębiorcy mają bardzo poważne problemy. Jako jeden z powodów tej opustoszałej Starówki podawał pan wprowadzenie parkomatów i między innymi też to, że dużą trudność sprawia częściej osobom wpisywanie numeru rejestracyjnego samochodu. Jaki pomysł ma Nowoczesna na ułatwienie mieszkańcom parkowania w tym miejscu? Ja zaznaczę tutaj problem złożony, ponieważ mamy w tej chwili tak jakby trzy strefy parkowania związane z trzema różnymi parkometrami. Ja zadam pytanie, panie przewodniczący, płacił pan dzisiaj za parkowanie samochodu, jak tutaj pan wchodził? Oczywiście, drogi Bartku, że płaciłem. Płacę zawsze, jak pozostawiam pojazd w odpowiednich godzinach i tyle. Ja dokładnie to samo zrobiłem i wiele razy, powiem szczerze, pomagałem osobom ustawiającym się w kolejce do tych parkometrów. Mamy już bodajże 8 miesięcy od wprowadzenia parkometrów i ci mieszkańcy nadal mają problemy z tym bardzo rozbudowanym systemem. Moim zdaniem był błąd w momencie projektowania i w momencie zakupu tych parkometrów, gdyż został ten system za bardzo rozbudowany. I w tej chwili mieszkańcy mają problem z wpisaniem tych 30 darmowych minut. Często mają też problem z wpłatą i na ile minut będą mieli zapłacone parkowanie. Jest to problem złożony i on nadal tkwi. Ja przytoczę tylko jedną rzecz. Podjeżdżając do jednej z piekarni, gdzie wychodzę po bułki, ja czy zwykły Kowalski z Płocka, zajmuje mu to dokładnie 3 minuty. Podejście do parkometru, zapłacenie biletu, wrócenie do samochodu, wejście do piekarni, kupienie tych bułek, wychodzę, mija 7-8 minut. Wsiadam w samochód, przyjeżdżam w drugie miejsce, chcę coś załatwić, jeszcze zdążę załatwić, ale już w trzecim miejscu się zastanowię, czy podjechać w obrębie Starego Miasta Tumskiej, czy wybrać galerię, czy wybrać inne miejsce w obrębie Płocka. Większość z nas wybierze inne miejsce. My od początku mówiliśmy o rozwiązaniu, które jest stosowane w wielu miastach. Widzę to bardzo często. Darmowy zegar, który każdy wozi w samochodzie. Podjeżdżamy w jedno miejsce, ustawiamy przykładowo godzinę 15. Wiemy, że 30 minut mamy czas na załatwienie sprawy. Wychodzimy, przyjeżdżamy w drugie miejsce, kolejne 30 minut. Jest wymiana miejsc parkingowych, bo przyjeżdżam w drugie miejsce i mogę załatwić wiele spraw w obrębie tutaj Starego Miasta. Zaznaczyliśmy
nie tylko my, bo i przedsiębiorcy, zaznaczyliśmy ten problem, że serce miasta, jakim jest Starówka, jakim jest ulica Tumska, która kiedyś żyła za czasów młodości naszych tutaj, tak mi się wydaje, że każdy tutaj spędzał wolny czas. W tej chwili ta Starówka umiera, no. No to niewątpliwie, że Starówka opustoszała, to chyba i pan radny może się z tym zgodzić. Podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą wprowadzania parkomatów głosował pan za. Jak pan teraz ocenia po tych kilku miesiącach działanie parkomatów i czy uważa pan, że są potrzebne? I co jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe w Płocku proponuje, żeby tę Starówkę jednak ożywić? Pani redaktor, ja na chwilę wrócę do tego pierwszego pytania, które pani zadała i tu jestem przekonany, że to akurat no, nie gmina buduje galerie handlowe. To jest pierwsza rzecz, to jest dość ważny fakt. Ale gmina drugi fakt jest taki, że to, co miało powstać, jeżeli chodzi o galerie handlowe, to chyba w moim przekonaniu i w zdecydowanej większości Płocka, no już mamy tyle galerii, że jest Płock nasycony. Już więcej nam naprawdę nie potrzeba. A skąd pojawiały się te galerie? Ano z zapotrzebowania rynku. Bo tym jakby kieruje podaż i popyt, jak było widać, naprawdę mieliśmy wysokie zapotrzebowanie na tego typu galerie, bo utrzymują się trzy. To jakby tyle, tak? Co do tej strefy płatnego parkowania. W moim przekonaniu i w moim odczuciu i w moim jakby rozumowaniu i działaniu samorządowym, płatna strefa parkowania to jest tylko jeden z elementów tak zwanej polityki parkingowej. Pewnie najtrudniejszy. Wydaje mi się, że ta uchwała, którą przyjęliśmy, była jedną z trudniejszych, które w ogóle przyjmowaliśmy w tym samorządzie, natomiast ona była nieunikniona. Dlaczego? Dlatego, żeby podejść na poważnie do szeroko pojętej polityki parkingowej, to tak jak w zdecydowanej większości miast 100-tysięcznych, nawet mniej, bo 50-tysięcznych, te strefy płatnego parkowania faktycznie powstają. To jest pierwsza rzecz. Co nam to daje? Ano daje nam to, że na Starówce wcześniej, żeby można było podjechać do Urzędu Miasta i załatwić jakąś sprawę związaną z Urzędem Miasta, trzeba było parkować pod teatrem, bo nie było miejsc. Dlaczego nie było miejsc? Ano dlatego, że wszyscy chcą przyjechać do swojej pracy tak, żeby najlepiej podjechać pod same schody do swojej pracy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wielu mieszkańców Starówki skarżyło się na to, że nie może przejść z wózkiem, przejść z zakupami, przejść z dzieckiem, seniorów przejść po chodniku, dlatego że wszystkie chodniki są zajęte przez błędne i złe parkowanie wszystkich ludzi, nie tylko tych spoza rejonu, ale oczywiście również tych naprawdę z dalekiego obszaru, którzy przyjeżdżają do Płocka. Przyjęliśmy tą płatną strefę parkowania jako numer jeden polityki parkingowej, bo ja to wiążę nierozłącznie. Numer drugi, oczywiście zorganizowanie, wprowadzenie i wdrożenie procesów inwestycyjnych, które mają na celu pojawienie się zdecydowanej ilości ścieżek rowerowych w Płocku. I to też niniejszym czynimy, bo w tym roku tak naprawdę miasto pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej w wysokości ponad 12 milionów po to, żeby zbudować po pierwsze tę drogę rowerową R1 i drogę rowerową, która łączy jakby osiedle Radziwie z jedną stroną powiatu Płockiego i wzdłuż ulicy Dobrzykowskiej w drugą stronę powiatu płockiego. Po co to? Ano po to, żeby też zachęcić płocczan, po pierwsze do tego, żeby zrezygnowali z samochodów i wybrali chociażby rowery wtedy, kiedy się da, tak? Ponadto myślę, że w niedalekiej przyszłości powinniśmy na zdecydowanej ilości ulic po prostu te ścieżki rowerowe tworzyć. Jeżeli nie ścieżki rowerowe, to oczywiście szlaki rowerowe. Więc to jest drugi powód poza płatną strefą parkowania, żeby generalnie odchodzić od jakby tej komunikacji samochodowej, która nie sprzyja ani osiedlu, ani miastu, ani tak naprawdę nam jako społeczeństwu, bo niestety to wygodnictwo staje się w pewien sposób później dla nas obciążeniem, bo mamy mało ruchu i tak dalej, to wszyscy wiemy. Kolejnym etapem polityki parkingowej, szeroko pojętej, jest wprowadzenie roweru miejskiego. I ja jestem totalnym zwolennikiem tego, żeby ten rower miejski pojawił się tak naprawdę najlepiej jeszcze w tej kadencji. To jest kolejna zachęta do tego, żeby korzystać no właśnie, z tej innej formy, co za tym idzie, oczywiście nie zanieczyszczać na tyle środowiska, na ile dziś z tymi samochodami zanieczyszczamy. Po któreś tam z kolei, kolejny element polityki parkingowej, który się dzieje, bo już jakby wiemy o tym, że Płock dostanie kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, tym razem na zakup niskoemisyjnych autobusów.
które mają przekonać Płocka, to będzie około 25 autobusów, że warto czasami zostawić samochód w domu i warto skorzystać z tej komunikacji miejskiej. Na dziś może dla części osób, może nie. Myślę, że tak. Odpychającym jest to, że te autobusy są po prostu w kiepskim stanie i oczywiście zakup tych nowych, nowoczesnych, ekologicznych, niskoemisyjnych autobusów ma zachęcić Płocka do tego, żeby skorzystali tak jak kiedyś, tak jak za tych naszych czasów korzystało się z komunikacji miejskiej. A dlaczego upadła ulica Tumska? Szanowni Państwo, ta degradacja ulicy Tumskiej nie zaczęła się w momencie wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Przypomnijmy sobie remont, który trwał kilka lat i czy to nie on był przyczynkiem do tego, że dziś mamy właśnie taką, a nie inną sytuację. A jaki ja mam pomysł? Ja, szanowni państwo, wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy prowadzą biznesy właśnie w tym obszarze i jestem przekonany, że bardzo ciężko im jest konkurować z różnych przyczyn ekonomicznych z galeriami, które mamy na mieście. Ale wiem, że gdyby była dobra wola Urzędu Miasta i na przykład takiej spółki jak Komunikacja Miejska, wtedy można by było różne zachęty, różne promocje, różnego typu tak naprawdę reklamy dawać dla tych przedsiębiorców, którzy są w ograniczonej strefie. Dziś nazywamy to strefa płatnego parkowania. I ja bym nie szukał niczego więcej, tylko chciałbym, żeby w pewien sposób ci przedsiębiorcy doszli do porozumienia i wdrożyli ten swój pomysł właśnie z agencją czy to rewitalizacji Starówki, czy oczywiście z odpowiednim pionem ratusza. Oni nie są za zlikwidowaniem strefy płatnego parkowania. Oni tylko są za tym, żeby w pewien sposób wypromować też ten obszar. Bo ten obszar potrzebuje promocji, potrzebuje zaangażowania finansowego nie tylko dlatego, że są tam przedsiębiorcy, ale dlatego, że w sposób niestety bardzo widoczny z przyczyn czasami zależnych, ale czasami niezależnych od Urzędu Miasta postępuje tam degradacja. To jest jedyny obszar w Płocku, który jako całość potrzebuje natychmiastowej rewitalizacji. Mam na myśli oczywiście te kamienice, bo przecież też jednym z elementów odpychających ludzi przed, załóżmy, tym obszarem jest to, że jest tam nieestetycznie, tak? Natomiast Urząd Miasta oczywiście powinien inwestować na początek w te kamienice, które są w zasobach Urzędu Miasta, na tyle, na ile jest środków w Urzędzie Miasta. Oczywiście zdaję sobie sprawę na 100%, że tych środków jest za mało na dziś, Z pełną odpowiedzialnością to mówię i z nadzieją, że skorzysta z pewnych rewitalizacyjnych programów, które są w Urzędzie Marszałkowskim z Unii Europejskiej, pozyska i wyremontuje. Natomiast oczywiście też moglibyśmy wypracować taki program wsparcia przedsiębiorców środkami z ratusza. Ale program nie polegający na tym, że przychodzi przedsiębiorca i mówi, że potrzebuje milion, żeby wyremontować swoją kamienicę, bo to nie o to chodzi. Powinny być odpowiednie zapisy w tej umowie, czy w tym wniosku, które również wypracują jakby pewne cele z punktu widzenia miasta, tak? Bo najłatwiej jest rozdać pieniądze, tylko też należy mieć oczekiwania do tych, którym rozdajemy te pieniądze. I pani dyrektor, pani redaktor, mógłbym na ten temat naprawdę sporo mówić, tak? Tak, bo pan radny nam tutaj zdominował rozmowę. Tymczasem ja chciałam poruszyć jeszcze jeden ważny jedną rzecz problem. Jeszcze bym chciał do płatnej strefy parkowania. Okay. Ja nie mówię o tym systemie, który Rada Miasta wprowadziła, bo według badań w tych miastach 100-tysięcznych są płatne strefy parkowania. Ja mówię o sposobie, w jaki te parkometry funkcjonują. Są one trudne, niezrozumiałe. I jeszcze jedna rzecz. Największym pracodawcą w tej strefie płatnego parkowania jest Urząd Miasta. I ci pracownicy przede wszystkim nie mają właśnie zachęty, żeby podróżować. Można by było stworzyć specjalne karnety komunikacji miejskiej, które by ułatwiały przejazd do pracy. Więc problem jest złożony. I jest kilka pomysłów, które mamy i będziemy o tych pomysłach mówić dla tych pracodawców w późniejszym czasie. Zdaje mi się, że można by było pomyśleć o bardziej korzystnym czynszu dla tych pracodawców w porównaniu do tego, co mieli. A wracając też do przyszłości, zgodzę się, że ta degradacja tej części miasta postępowała już wiele, wiele lat wcześniej. Mm-hmm.
Ale jeżeli jeszcze mówimy o zaniedbywaniu części miasta, to chciałabym poruszyć pewien problem, o którym mówił pan też podczas konferencji prasowej, a mianowicie o miejskim przedszkolu numer 17. Wiemy, że powstały dwie koncepcje. Jest to adaptacja jednego segmentu budynku szkoły podstawowej numer 3 lub wybudowanie nowego budynku przedszkola. Aczkolwiek, no nie ukrywajmy, koncepcja promowana przez Urząd Miasta Płocka jest właściwie tylko jedna, co dokładnie było widać na ostatniej sesji Rady Miasta. Co pan jako przedstawiciel Nowoczesnej w Płocku sądzi na ten temat? Ja chciałbym na początku powiedzieć, że urodziłem się i mieszkałem przez 35 lat na osiedlu Tysiąclecie, na ulicy Tysiąclecie. W tej chwili mieszkam na Winiarach, więc w tej części miasta, która... Tak jak mówiliśmy o ulicy Tumskiej, wydaje mi się, jestem pewny, że została zapomniana. Została zapomniana przez pewien okres czasu i teraz nagle ktoś sobie przypomina, zaczyna troszkę inwestować, trochę nieśmiało, trochę może teraz, żeby udobruchać tych mieszkańców z tych rejonów miasta. Jednak świadomość tych ludzi jest taka, że od ulicy Bielskiej w stronę ulicy Tysiąclecia, w stronę osiedla Tysiąclecia, Łukasiewicza, ulic Słodkich i Winiar, ta część w pewnym momencie przez ileś lat została zaniedbana, teraz do tego wracamy. Przedszkolem numer 17 na osiedlu Łukasiewicza interesuje się od początku i zastanawia mnie, jak teraz sprawa jest przedstawiana i koszt budowy wzrasta do 10 milionów. Dla mnie jest to trochę niezrozumiałe i dla tych rodziców tak samo, gdyż wiele razy obiecywało się im nowe przedszkole dla osiedla, zaznaczę osiedla, które ma 11 ponad tysięcy mieszkańców. Jest drugim osiedlem co do wielkości w Płocku. Jedynie Podolszyce Południowe są większe. I te osiedle też zasługuje na przedszkole z prawdziwego zdarzenia. A uważa pan, że przedszkole w adaptowanym budynku nie będzie z prawdziwego zdarzenia? Z dwóch powodów. Pierwszym powodem nie będzie to przedszkole, które będzie tylko i wyłącznie budynkiem dla tych dzieci. Wiele razy dzieci ze szkoły grają na boisku, biegają koło szkoły, na każdej przerwie w sposób naturalny. Te dzieci potrzebują ciszy i spokoju. Są to małe trzylatki, czterolatki, które leżakują. Są to dzieci, które przedstawione jest, że nie będą miały styczności z tymi dziećmi z klas starszych, ale rzeczywistość będzie inna. I tak jak powtarzam po raz kolejny, te osiedle zasługuje na to przedszkole. Ja pozwoliłem sobie poszukać i znalazłem artykuł o przedszkolu wybudowanym w Warszawie za niewiele ponad 6 milionów. 5,5 miliona złotych inwestycje zrealizowano w rekordowym tempie roku czasu. Można robić takie inwestycje za dużo mniejsze pieniądze i nie wydaje mi się, żeby kwota 10 milionów złotych była kwotą realną. Jest to kwota, która ma przekonać radnych do tego, aby zagłosowali przeciwko budowy nowemu przedszkolu, a zaadoptowaniu skrzydła w szkole podstawowej numer 3. Panie radny, w głosowaniu, które zaproponował Klub Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym wprowadzenia do budżetu miasta Płocka na 2018 rok punktu budowy nowego przedszkola numer 17 wraz z zagospodarowaniem terenu, pan zagłosował przeciwko. Dlaczego? Zagłosowałem przeciwko tego typu wrzutkom politycznym, które nie wnoszą nic merytorycznego, tylko dalej biją pianę polityczną. Zagłosowałem ja, jak również proszę sobie to dobrze przeanalizować, pewna pani, która jest w klubie PiS-u. Natomiast wrócę do podstaw. Ja pamiętam, jak rozpoczynała się ta dyskusja właśnie budowy przedszkola numer 17 we wspomnianym przez państwa miejscu. Byłem na spotkaniu, pierwszym spotkaniu z prezydentem miasta Płocka, na które przyszło 170 osób, tak według mojej oceny i z tego, co pamiętam. I tam wszystko szło do pewnego momentu dobrze, do momentu, kiedy to radni w pewien sposób
prezentowali, przedstawiali różne koncepcje swoje. Swoje jako w pewien sposób no, klubowe, tak? Wywiązała się niezła dyskusja z dużą ilością emocji, a moim zdaniem emocje zawsze nie są dobrym doradcą. A w tym przypadku w szczególności nie są dobrym doradcą. Bo pamiętam, jak ta dyskusja się taka wywiązała bardzo burzliwa, ja sobie stałem tak na końcu, bo chciałem w ogóle zapoznać się z tym, co tam się dzieje. I niestety, młodzi ludzie w naszym wieku zaczęli po prostu stamtąd wychodzić, bo oni przyszli posłuchać argumentów za i przeciw. Przyszli posłuchać merytorycznej dyskusji. Dziś ta polityka, zarówno w samorządzie, jak i wyżej, no, dominuje w takich emocjach krzyków, w pewien sposób przerzucania się różnymi takimi argumentami, które nie są merytoryczne. I wtedy ci ludzie to zobaczyli, zaczęli wychodzić. I to dla mnie był taki sygnał, że ta sprawa nie zostanie rozwiązana do momentu, kiedy to u kreatora budżetu, czyli u pana prezydenta przy stole, nie usiądą ludzi, którzy są za to odpowiedzialni ze strony społecznej, ze strony przedszkola i ze strony tak naprawdę, no pewnie gdzieś tam środowiska samorządowego. Proszę zwrócić, co się... Ale pan, że to jest realne, żeby do takiej rozmowy doszło? Z tego, co widać, ratusz kreuje tylko swoją koncepcję. Dokończę. Okazało się, że wielokrotnie ten temat jakby pojawiał się na sesji Rady Miasta. I do czego dochodziło na tych sesjach Rady Miasta? Do przerzucania się znowu argumentami w pewien sposób politycznymi, do wrzucania właśnie tych wrzutek, bo jeżeli ktoś zagłosuje na nie, to znaczy, że jest przeciwko budowaniu przedszkola. No nie tędy droga, tak? Zrzućmy w pewien sposób trochę tego ciężaru politycznego i wróćmy do tego, co było na początku, czyli do dyskusji merytorycznej. Odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami, z rodzicami, nie tak dawno, tak? Bo kilka dni temu. Kolejny będzie 90. I co zaobserwowałem? Zaobserwowałem, że ze 170 zainteresowanych osób przyszło 30 czy 35, w tym oczywiście radni. Tak? I ja trochę tu bijąc się w pierś, naprawdę, uważam, że wina jest po części radnych, i to wszystkich radnych, do tego, że ten temat trochę w pewien sposób zaczął być tematem politycznym. I uważam, że to jest po części nasza wina, bo mogliśmy przewidzieć to, że ten temat takim się stanie. A to naprawdę nie o to chodzi. Bo warto podejść do tych koncepcji bardzo solidnie. Ja wchodząc do tego przedszkola jedną rzecz zaobserwowałem. 40-lecie tego przedszkola, które jest do zmiany. Przecież to jest jedno z dwóch ostatnich przedszkoli, które w pewien sposób zostało do zmiany, tak? I warto by było jednak, to jest moje zdanie, tak? Wydać te 30 tysięcy na tą koncepcję, mówię to o Urzędzie Miasta, przygotować tę koncepcję bardzo solidnie, nie napalać się tymi wrzutkami, zarzutami, tą dyskusją, która według mnie do niczego dobrego nie prowadzi, tylko jeszcze raz, dwie koncepcje, o których mowa, nie dodatkowe pomysły z Urzędu Miasta, żeby głosować przy budżecie obywatelskim, żeby wszyscy mieszkańcy się wypowiadali, bo to są jakieś dodatkowe takie punkty, które są punktami zapalnymi. Naprawdę. I zachęcam te panie, które w moim przekonaniu są naprawdę prawdziwymi społecznikami, żeby jednak dyskutować w zaciszu, w sensie czasami kamer, w mniejszej ilości osób, które mają różne interesy włączając się do tej dyskusji, tylko naprawdę podejść do tematu oczywiście bardzo rozsądnie i merytorycznie, a ratusz mogę ze swojej strony zachęcać, żeby jednak nie na takie rzeczy się wydaje pieniądze, że tak powiem, żeby skupić się nad zorganizowaniem tej koncepcji takiej z prawdziwego zdarzenia, tak? Bo ja nie wiem na dziś, czy akurat to, co mówił przewodniczący, czy będzie 10 milionów, może dlatego, że ta robocizna poszła do góry, będzie 12, ale może będzie taka firma, która wybuduje za 6 milionów to. To jest tylko totalnie wstępny kosztorys. Totalnie wstępny, który w moim przekonaniu w ogóle jakby nie jest przyczynkiem do tego, żebyśmy zastanawiali się bardzo poważnie nad tym 10 milionami, tak? Poważnym przyczynkiem będzie rozpoznanie rynku i zorganizowanie dwóch poważnych koncepcji. Mamy na to czas. Jeżeli ktoś czekał 40 lat za tym przedszkolem, to nic się wielkiego nie wydarzy, jak jeszcze kilka miesięcy poczeka nad solidnymi koncepcjami, tylko to jest apel zarówno do mnie, jak i do innych radnych, w moim przekonaniu oczywiście. Opanujmy emocje przy tym temacie, bo te emocje, które czasami wprowadzamy, one nie służą ani tym dzieciom, ani tym rodzicom i dobrze by było, żeby na nowo rodzice zauważyli, że da się dyskutować merytorycznie, a nie krzyczeć i bić pianę, czy to na sesji, czy na spotkaniach. Ja sobie i Państwu tego życzę. Tym bardziej, że do realizacji mamy tak naprawdę jeszcze 2 lata. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi był Tomasz Kominek,
Dziękuję serdecznie pani redaktor, drogi Bartku i drodzy państwo. Oraz Bartosz Leszczyński. Dziękuję bardzo pani redaktor, słuchacze i Tomaszu, dziękuję bardzo. Dziękuję. A słuchaczy zapraszam już na kolejny odcinek Twarzą w Twarz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.